Witam Januszy i Grażynki Oszczędności. Czy Grażyny Oszczędności? Grzesiek z tej strony, tester. Niedługo zbliżają się święta, chociaż to też zależy, kiedy będziecie oglądać to wideo. Mam nadzieję, że oglądalność będzie duża. Dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że nakręcę to wideo, może kogoś ustrzegę. Nie wiem, może ktoś posłucha moich rad, wskazówek, może kogoś uratuje przed utratą znacznej gotówki pieniędzy. O co chodzi? Chodzi po prostu o ogłoszenia. Kupujecie coś przez internety, czy Facebooki, nie wiem, teraz Facebook uruchomił fajną, w sumie to nie teraz, to już trochę już jest, marketplace, usługę, której możecie oczywiście kupować, wystawiać rzeczy tam za darmo, tak? No i dużo osób kupuje przedmioty, kusząc się fajnymi ofertami, tak? Może to być, nie wiem, Xbox, PlayStation, iPhone i tak dalej, czy nawet samochód, no ale mniejsza z tym. Jest jakieś ogłoszenie, fajnie wszystko, czytacie opis, pięknie, elegancko, cena też bardzo, bardzo kusząca, taniej niż w ogóle gdzie indziej i tak dalej, no to piszecie do tej osoby, tak, osoba się odzywa, wszystko pięknie, o, jak miło. No i dobra, tam dochodzi coś tam do ten, dobra, biorę, ale koleś pisze, czy tam, nie wiem, osoba sprzedaje, która sprzedaje, zaliczkę poproszę, albo nie dowożę, tylko mogę wysłać. No to co robicie? Dobra, to PayPalem wyślę pieniądze. No i później się zaczyna płacz. Płacz się zaczyna. Wylewanie gorzkich żali na pewnie większości, to jest na Facebooku. Uwaga, oszust, zdjęcia, tak dalej i w ogóle. Szczerze? Powinno być to na odwrót. Uwaga, idiota. Idiotka. Naprawdę, bo wiecie co, jesteś... naiwność ludzka to... Masakra. W sumie generalnie, jeżeli ktoś chce wyłudzić pieniądze w tych czasach, jest to bardzo, bardzo prosto. Wszystko, cały ten postęp technologiczny, w ogóle wszystko idzie cały czas do przodu, tak? Ale głupota ludzka, naiwność, już nie. To się cofa, idzie wprost proporcjonalnie, w przeciwnym kierunku zupełnie. Musicie się ustrzec tego naprawdę, no fakt, możecie zaufać komuś i tak dalej, ale wiecie co, szanse są 50-50, że zostaniecie, nie wiem, wyruchani, że tak powiem. Jak oni to robią? Bardzo prosto. Konto na PayPalu można kupić w ciemnej stronie internetu. Możecie kupić konto w banku nawet. Z historią kredytową. No wiecie, już nie muszę wspomnieć o dokumentach. A z dokumentów już się nie podrabia. Te dokumenty się kupuje gotowe. Może sobie myślicie, o czym on pierdoli, czy tak dalej, ale wiem, o czym pierdolę. Gdybym miał jakieś tam sumienie i w ogóle coś w tym stylu, to bym siedział pewnie na jakichś tam, nie wiem, Wyspach Kanaryjskich, czy gdzieś tam w ciepłych krajach. Naprawdę są różne sposoby na oszukanie i wyłudzenie pieniędzy, a internet temu bardzo sprzyja. Zresztą tak samo jak wyłudzenie danych. To jest bardzo, bardzo, to jest jeszcze w ogóle najprostsza rzecz, jaką można zrobić. A dane też można wtedy sprzedać i też zarobią. Ale my mówimy o ogłoszeniach, tak? Tak samo nie dajcie się wrobić coś, czego nie wiem, chyba tryb nigeryjski to się nazywa, że jeżeli coś sprzedajecie na aukcji, tutaj dane do wysyłki powinny być tak jak, nie wiem, podczas rejestracji, że
ktoś tam pod takim adresem, a tu nagle kupi przedmiot proszę wysłać, nie wiem, do Nigerii, czy coś tam, do Uzbekistanu i tak dalej, bo ja teraz jestem w podróży służbowej, nie mogę odebrać, a to brat mi odbierze i tak dalej, słuchajcie. Jeżeli ktoś ma gadane, to sprzeda. Wystarczy bardzo fajna historyjka, ułożyć to wszystko, a jeżeli już nadejdzie ten moment, po prostu, kiedy zaczniecie pisać do siebie, kupujący, sprzedający, już osoba wyczuje, że okej, mam jelenia, spoko, dobra, jedziemy dalej. No i się później zaczyna, tak? Już wie, że złapał. Tak? Nie wiem, jak mnie teraz widać, bo tutaj trochę słońce świeci. Zobaczymy najwyżej, może to wyretuszujemy. No ale już wyretuszować się tego nie da, że zostaniecie złapani. A tak jak mówiłem, wszystko można kupić, tak? Więc policja wam też nie pomoże, bo to wszystko będzie fejkowe. A jaka ciemna strona internetu, no nie będziemy się w to zagłębiać, ale skoro mówię, że jest do kupienia, to jest do kupienia to wszystko. I to tam. Naprawdę z historią kredytową. A podrobienie dokumentów też to nie jest problem, czy tak jak mówiłem wcześniej, kupno. Więc naprawdę uważajcie. To samo, jeżeli chcecie, nie wiem, odebrać ten przedmiot, nie, też się nie nabierajcie, że umówmy się na jakiejś stacji, czy nie wiem. Chociaż publiczne miejsce też nie jest złe, bo chociaż jest więcej świadków, tak dalej, nie? Ale najlepiej po prostu gdzieś w domu, tak? No, ale na żadne jakieś tam wysyłki, nie bierzcie się, nie nabierajcie. Morał z tego jest taki, że ja wiem, chcemy zaoszczędzić, jeżeli coś jest taniej, no to idziemy na to, ale jeżeli chcemy zaoszczędzić, możemy na tym stracić i wyjdzie nas to znacznie więcej, tak? To samo się tyczy jakichś tam podróbek i tak dalej. To mówię o sprzęcie elektronicznym. Chodź dzisiaj korki. No, więc no nie wiem, co tu więcej rozmawiać. No słuchajcie, no ja nie robię tego jakoś coś tam dla siebie. Wrzucam ten film po prostu na YouTube'a i może komuś uratuje skórę, dupę, czy coś w tym stylu, tak? Może ktoś podziękuje, nie wiem, jeżeli macie jakieś obawy przed kupnem czegoś, nie jesteście pewni sprzedawcy, walcie w komentarze linki. Niech generalnie to wideo trochę pożyje sobie, może ktoś jeszcze się znajdzie, co będzie miał może jeszcze większą wiedzę ode mnie i podpowie wam, okej, bierzcie, nie bierzcie, czy coś w tym stylu, tak? Kupujcie. Miałem kiedyś znajomego, kupił samochód przez internet, tak? Przez eBaya. Wysłał całą gotówkę. Około 40 tysięcy złotych. I co? Myślicie, że dostał samochód? Sprawa na policji. Pozew zbiorowy. I nic. Pieniędzy nie ma. Samochodu nie ma. Dlaczego? Konto w banku ktoś miał. Na eBayu sobie założył. Kilka sobie ten transakcji wykonał. Chodzi mi o ten. Kupił rzeczy, feedbacka sobie uzbierał. Wystarczy jakaś gówniana tam rzecz. Za kilka funtów. Sprzedający ci wystawi ten feedbacka. Punkty ci tam urosną. No ale co z tego? Skrzynkę pocztową, przepraszam, adres można też kupić. Więc zobaczcie. Fałszywy adres, fałszywe konto w banku, tak? Już nie mówimy o PayPalu. No fakt, na eBayu trzeba mieć PayPala, no ale to też był fejkowy. Wszystko powiązane razem. I nic.
sprawa już pewnie chyba ponad 2 lata w sądzie i dalej nie mają, tak jak mówiłem, nie mają gotówki, nie mają samochodu, więc stali wyruchani bez mydła dosłownie, bez poślizgu, bez wazeliny. To jest po prostu naiwność, tylko naiwność. Więc naprawdę przemyślcie. Ja wiem, znam to. Nie, ja nie przejechałem się na tym, tylko za każdym razem, może już nie teraz, ale jeszcze był taki okres, że widzę, uwaga, oszust. I zdjęcia, zdjęcia, ten, komentarzy, wiadomości jak, i tak dalej. Oszukał mnie i tak dalej, i tak dalej. Boże, ludzie, naprawdę, uważajcie na siebie, bo oszuści w tych czasach mają bardzo łatwo, bardzo łatwo. Więc jeżeli podobało wam się moje umoralnienie, to zapraszam do subskrypcji, szerowania i komentowania przede wszystkim. Może się podzielcie swoimi opiniami. I do usłyszenia, do następnego. Tester.